Po ośniadaniu faraon zajmował się sprawami ministerium wojny i skarbowością. A około trzeciej po południu, otoczony wielką świtą, wyjeżdżał do wojsk obozujących pod Memphisem i przypatrywał się musztrze. Rzeczywiście największe zmiany zaszły w sprawach wojskowych państwa. W ciągu niespełna dwóch miesięcy jego świątobliwość uformował pięć nowych pułków, a raczej wskrzesił te, które zwinięto za poprzedniego panowania usunął oficerów oddających się pijaństwu i kosterstwu tudzież takich, którzy udręczali żołnierzy. Do biur Ministerium Wojny, gdzie pracowali sami kapłani, wprowadził swoich najzdolniejszych adiutantów, którzy bardzo prędko opanowali ważne dokumenty dotyczące armii. Kazał zrobić spis wszystkich mężczyzn w państwie, którzy należeli do stanu wojskowego, lecz od kilkunastu lat nie spełniali żadnych obowiązków, tylko gospodarowali. Otworzył dwie nowe szkoły oficerskie dla dzieci od 12 lat i odnowił już zaniedbany zwyczaj, by młodzież wojskowa dopiero po odbyciu trzygodzinnego marszu w liniach i kolumnach otrzymywała śniadanie. Wreszcie żadnemu oddziałowi wojska nie wolno było mieszkać po wsiach, ale w koszarach lub w obozie. Każdy pułk miał wyznaczony plac na ćwiczenia, na którym po całych dniach rzucano kamienie z procy lub strzelano z łuku do tarcz odległych o 100 do 200 kroków. Wyszło też polecenie do rodzin stanu wojskowego, aby mężczyźni ich wprawiali się w rzucanie pocisków pod kierunkiem oficerów i dziesiętników armii regularnej. Rozkaz wykonano natychmiast, skutkiem czego Egipt już we dwa miesiące po śmierci Ramzesa XII wyglądał jak obóz. Albowiem nawet wiejskie i miejskie dzieci, które dotychczas bawiły się w pisarzy i kapłanów, teraz naśladując starszych zaczęły bawić się w wojsko. Więc na każdym placu i w każdym ogrodzie od rana do wieczora świstały kamienie i pociski z łuków, a sądy zawalone były skargami o uszkodzenia cielesne. I stało się, że Egipt był jakby odmieniony i że pomimo żałoby panował w nim wielki ruch, a wszystko za sprawą nowego władcy. Sam zaś faraon rósł w dumę, widząc jak całe państwo stosuje się do jego królewskiej woli. Przyszła jednak chwila, że i on się zasępił. W tym samym dniu, kiedy balsamiści wydobyli ciało ramzesa XII z sodowej kąpieli, wielki skarbnik, składając zwykły raport, rzekł do faraona: Nie wiem, co począć. Mamy bowiem w skarbie dwa tysiące talentów, a na pogrzeb zmarłego pana trzeba co najmniej tysiąc. Jak to dwa tysiące? zdziwił się władca. Kiedym obejmował rządy, mówiłeś, że mamy dwadzieścia tysięcy. Wydaliśmy osiemnaście. We dwa miesiące? Mieliśmy ogromne rozchody. – Prawda – odparł faraon – ale też co dzień wpływają podatki. – Podatki – rzekł skarbnik – nie wiem, dlaczego znowu zmniejszyły się i nie napływają w takiej ilości, jak rachowałem, ale i one rozeszły się. Racz wasza świątobliwość pamiętać, że mamy pięć nowych pułków, więc około ośmiu tysięcy ludzi porzuciło swoje zajęcia i żyją na koszt państwa. Faraon zamyślił się. Musimy, odpowiedział, zaciągnąć nową pożyczkę. Porozumiej się z Herhorem i Mefresem, aby nam dały świątynię. Mówiłem o tym. Świątynie nic nam nie dadzą. Obrazili się prorocy, uśmiechnął się faraon. W takim razie musimy wezwać pogan. Przyślij do mnie Dagona. Nad wieczorem przyszedł bankier fenicki, upadł na ziemię przed panem i ofiarował mu złoty puchar wysadzany klejnotami. Teraz już mogę umrzeć, zawołał Dagon, kiedy mój najłaskawszy władca zasiadł na tronie. Zanim jednak umrzesz, rzekł do klęczącego faraon, wystaraj mi się o kilka tysięcy talentów. Fenicjanin struchlał, czy może tylko udawał wielkie zakłopotanie. Niech wasza świątobliwość każe mi lepiej szukać pereł w Nilu, odparł, gdyż zginę od razu i pan mój nie posądzi mnie o złe chęci. Ale taką sumę znaleźć dzisiaj? Ramzes XIII zdziwił się. Jak to spytał? Więc Fenicjanie nie mają dla mnie pieniędzy? Krew i życie nasze i dzieci naszych oddamy waszej świątobliwości, rzekł Dagon. Ale pieniądze? Skąd my weźmiemy pieniądze? Dawniej świątynie udzielały nam pożyczek na piętnaście lub dwadzieścia procentów rocznie. Lecz od czasu, gdy wasza świątobliwość jeszcze jako następca tronu był w świątyni Hator, tam pod Pi Bast, kapłani zupełnie odmówili nam kredytu. Oni, gdyby mogli, dziś wygnaliby nas z Egiptu, a jeszcze chętniej wytępiliby. Ach, co my cierpimy z ich łaski! Chłopi robią jak chcą i kiedy chcą. Na podatek oddają, co im z nosa spadnie. Gdy którego uderzyć, buntują się, a gdy nieszczęśliwy Fenicjanin pójdzie o pomoc do sądu, albo przegrywa sprawę, albo musi się strasznie opłacać. Godziny nasze na tej ziemi są policzone mówił z płaczem Dagon. Faraon sposępniał. Zajmę ja się tymi sprawami odparł i sądy będą wymierzały wam sprawiedliwość, tymczasem jednak potrzebuję około pięciu tysięcy talentów. Skąd weźmiemy, Panie, jęczał Dagon. Wskaż nam wasza świątobliwość kupców, a sprzedamy im wszystkie nasze ruchomości i nieruchomości, byle spełnić Twoje rozkazy. Lecz gdzie są ci kupcy, chyba kapłani, którzy otaksują nasze majątki za bezcen i jeszcze nie zapłacą gotowizną? Poślijcie do tyru. Sydonu wtrącił pan. Przecież każde z tych miast mogłoby pożyczyć nie pięć, ale sto tysięcy talentów. Tyr i Sydon, powtórzył Dagon. Dziś cała Fenicja gromadzi złoto i klejnoty, ażeby opłacić się Asyryjczykom. Kręcą się już po naszym kraju wysłannicy króla Sara i mówią, że byleśmy składali co roku hojny okup, to króli i satrapowie nie tylko nie będą nas ciemiężyli, ale jeszcze nastręczą nam większe zarobki niż te, jakie mamy dziś z łaski Waszej świątobliwości i Egiptu. Władca pobladł i zacisnął zęby. Fenicjanin spostrzegł się i dodał prędko. Wreszcie, co ja mam zabierać waszej świątobliwości czas moim głupim gadaniem? Jest tu w Memfisie książę Hiram. On może lepiej objaśni wszystko memu panu, bo to mędrzec i członek najwyższej rady naszych miast. Ramzes ożywił się. A dawaj jeszcze mi tu prędzej Hirama, odparł. Bo ty, Dagonie, rozmawiasz ze mną nie jak bankier, ale jak pogrzebowa płaczka. Fenicjanin jeszcze raz uderzył czołem w posadzkę i spytał: Czy dostojny hiram nie mógłby zaraz tu przyjść? Prawda, że jest późno, ale on tak boi się kapłanów, że wolałby o nocnej porze złożyć hołd waszej świątobliwości. Faraon przygryzł usta, ale zgodził się na ten projekt. Wysłał nawet z bankierem tutmozisa, aby ten przyprowadził hirama do pałacu tajemnymi wejściami. Około dziesiątej wieczór stanął przed panem hiram odziany w ciemną szatę męfijskiego przekupnia. Czegóż się tak skradasz, wasza dostojność? Zapytał go niemile dotknięty faraon. Czyliż mój pałac jest więzieniem, albo domem trendowatych? Ach, władco nasz, westchnął stary Fenicjanin. Od chwili, gdy zostałeś panem Egiptu, zbrodniarzami są ci, którzy ośmielają się widywać ciebie i nie zdawać sprawy z tego, o czym raczysz mówić. Przed kimże to musicie powtarzać moje słowa? Spytał pan. Hiram podniósł oczy i ręce do góry. Wasza świątobliwość znasz swoich wrogów, odparł. Mniejsza o nich, rzekł faraon. Wasza dostojność wiesz, po co cię wezwałem. Chcę pożyczyć kilka tysięcy talentów. Hiram syknął i tak zachwiał się na nogach, że pan pozwolił mu usiąść w swej obecności, co było najwyższym zaszczytem. Rozsiadłszy się wygodnie i odpocząwszy, Hiram rzekł po co wasza świątobliwość ma pożyczać Kiedy może mieć duże skarby Wiem, gdy zdobędę Niniwę Przerwał faraon To dalekie czasy, a pieniądze potrzebne mi są dziś Ja nie mówię o wojnie Odparł Hiram Ja mówię o takiej sprawie, która natychmiast przyniesie skarbowi duże sumy I stały roczny dochód Jakim sposobem? Niech wasza świątobliwość pozwoli nam I pomoże wykopać kanał Który by połączył Morze Śródziemne Z Morzem Czerwonym Faraon zerwał się z fotela Żartujesz, stary człowieku! zawołał. Któż taką pracę wykona i kto chciałby narazić Egipt? Przecież morze zalałoby nas. Jakie morze? Bo chyba ani czerwone, ani śródziemne spokojnie odparł Hiram. Ja wiem, że egipscy kapłani-inżynierowie badali ten interes i wyrachowali, że to jest bardzo dobry interes, najlepszy w świecie. Tylko oni sami wolą go zrobić, a raczej nie chcą, ażeby zrobił to faraon. Jakie masz dowody? spytał ramzes. Ja nie mam dowodów, ale ja przyślę Waszej Świątobliwości takiego kapłana, który całą sprawę objaśni planami i rachunkami. Kto jest ten kapłan? Hiram zamyślił się i rzekł po chwili: Czy mam obietnicę Waszej Świątobliwości, że o nim nikt nie będzie wiedział oprócz nas? On Wam, Panie mój, większe oddał usługi, aniżeli ja sam. On zna dużo tajemnic i dużo niegodziwości kapłańskich. Przyrzekam, odparł faraon. Ten kapłan to jest sementu. On służy w świątyni seta pod Memphisem. On jest wielkim mędrcem, tylko potrzebuje pieniędzy i jest bardzo ambitny. A ponieważ arcykapłani poniżają go, więc on im powiedział, że gdy wasza świątobliwość zechce, to on, to on obali stan kapłański. Bo on wie dużo sekretów o, dużo. Ramzes głęboko zamyślił się. Zrozumiał, że ten kapłan jest wielkim zdrajcą Ale i oceniał, jak ważne może mu oddać usługi Owszem, rzekł Faraon, pomyślę o tym sementu A teraz na chwilę przypuśćmy, że można zbudować taki kanał Cóż ja będę miał z niego? Kiram podniósł lewą rękę i na jej palcach zaczął rachować Przede wszystkim mówił Fenicja odda waszej świątobliwości pięć tysięcy talentów zaległych Danii Po drugie Fenicja... Zapłaci Waszej Świątobliwości pięć tysięcy talentów za prawo wykonywania robót. Po trzecie, gdy zaczną się roboty, będziemy płacili tysiąc talentów rocznego podatku i jeszcze tyle talentów, ile Egipt dostarczy nam dziesiątek robotników. Po czwarte, za każdego inżyniera egipskiego damy Waszej Świątobliwości talent na rok. Po piąte, gdy skończą się roboty, Wasza Świątobliwość odda nam kanał w dzierżawę na sto lat, a my będziemy płacili za to po tysiąc talentów rocznie. Czy to są małe zyski? Spytał Hiram. A teraz, a dziś, rzekł faraon, dalibyście mi owe pięć tysięcy haraczu? Jeżeli dziś będzie zawarta umowa, damy dziesięć tysięcy i jeszcze dołożymy ze trzy tysiące jako podatek za trzy lata z góry. Ramzes XIII zamyślił się. Nieraz już Fenicjanie proponowali władcom Egiptu budowę tego kanału, lecz zawsze trafiali na nieugięty opór kapłanów. Egipscy mędrcy tłumaczyli faraonom, że kanał ten narazi państwo na zalew wód od strony Morza Śródziemnego i Czerwonego. Ale znowu Hiram twierdził, że wypadek podobny nie nastąpi, o czym wiedzą kapłani. Obiecujecie, odezwał się faraon po długiej chwili, obiecujecie płacić po tysiąc talentów rocznie przez sto lat. Mówicie, że ów kanał wygrzebany w piaskach jest najlepszym w świecie interesem. Ja tego nie rozumiem i przyznam się Hiramie podejrzewam, Fenicjaninowi zapłonęły oczy. Panie, odparł, powiem ci wszystko, ale zaklinam cię na twoją koronę, na cień twego ojca, ażebyś przed nikim nie odsłonił tej tajemnicy. Jest to największa tajemnica kapłanów chaldejskich i egipskich, a nawet Fenicji. Od niej zależy przyszłość świata. No, no, Hiramie, odparł faraon z uśmiechem. Tobie, królu, ciągnął Fenicjanin, dali bogowie mądrość, energię i szlachetność, więc tyś nasz, ty jeden z władców ziemskich, możesz być wtajemniczony, bo ty jeden potrafisz wykonywać wielkie rzeczy, to też zdobędziesz taką potęgę, jakiej jeszcze nie dosięgnął żaden człowiek. Faraon odczuł w sercu słodycz dumy, ale opanował się. Ty mnie nie chwal, rzekł, za to, czego jeszcze nie zrobiłem, ale mi powiedz, jakie korzyści spłyną na Fenicję i na moje państwo z wykopania kanału. Hiram poprawił się na fotelu i zaczął mówić zniżonym głosem. Wiedz o tym, panie nasz, że na wschód, południe i na północ od Asyrii i Babilonu nie ma pustyni ani bagien zamieszkałych przez dziwne potwory, ale są olbrzymie, olbrzymie kraje i państwa. Kraje to tak wielkie, że piechota Waszej Świątobliwości, słynna z marszów, musiałaby prawie dwa lata iść wciąż ku wschodowi, zanim dosięgłaby ich granic. Ramzes podniósł brwi w górę jak człowiek, który pozwala komuś kłamać, ale wie o kłamstwie. Hiram lekko wzruszył ramionami i prawił Na wschód i na południe od Babilonu Nad wielkim morzem mieszka ze sto milionów ludzi Którzy mają potężnych królów Kapłanów mędrszych niż Egipscy Stare księgi, biegłych rzemieślników Ludy te umieją wyrabiać nie tylko tkaniny, sprzęty i naczynia Równie piękne jak Egipcjanie Ale od niepamiętnych czasów mają podziemne i nadziemne świątynie Większe, wspanialsze i bogatsze aniżeli Egipt Mów dalej Mów, wtrącił Pan. Ale z twarzy jego nie można było poznać czy jest zaciekawiony opisem, czy oburzony kłamstwem. W krajach tych są perły, drogie kamienie, złoto, miedź, są najosobliwsze zboża, kwiaty i owoce. Są wreszcie lasy, bo których całe miesiące można błądzić między drzewami grubszymi od waszych kolumn w świątyniach, wyższymi od palm. Ludność zaś tych okolic jest prosta i łagodna i gdybyś wasza świątobliwość posłał tam na okrętach dwa swoje pułki, mógłbyś zdobyć obszar ziemi większy od całego Egiptu, bogatszy niż skarbiec w Labiryncie. Jutro, jeżeli Wasza Świątobliwość pozwoli, przyślę Wam próbki tamtejszych tkanin, drzewa i brązów. Przyślę też dwa ziarnka tamtejszych cudownych balsamów, które, gdy połknie człowiek, otwierają się przed nim bramy wieczności i może doznać szczęścia, które jest udziałem samych tylko bogów. Bardzo proszę o próbki tkanin i wyrobów, wtrącił faraon. Co zaś do balsamów, mniejsza o nie. Dosyć nacieszymy się wiecznością i bogami po śmierci. – Zaś daleko, bardzo daleko na wschód od Asyrii – mówił Hiram – leżą jeszcze większe kraje, mające ze dwieście milionów ludności. – Jak wam łatwo o miliony? – uśmiechnął się pan. Hiram położył rękę na sercu. – Przysięgam – rzekł – na duchy przodków moich i na moją cześć, że mówię prawdę. Faraon poruszył się. Zastanowiła go tak wielka przysięga. – Mów dalej, mów dalej – rzekł. Otóż kraje te, ciągnął Fenicjanin, są bardzo dziwne. Zamieszkują je ludy o skośnych oczach i żółtej cerze. Ludy te mają pana, który nazywa się Synem Nieba i rządzi nimi za pośrednictwem mędrców, którzy jednak nie są kapłanami i nie mają takiej władzy jak w Egipcie. A przy tym ludy te są podobne do Egipcjan: czczą zmarłych przodków i bardzo dbają o ich zwłoki. Używają pisma, które przypomina wasze, kapłańskie, lecz noszą długie szaty z tkanin wcale u was nieznanych. Mają sandały podobne do małych ławeczek, a głowy zakrywają spiczastymi pudełkami. Także dachy ich domów są spiczaste i zadarte na brzegach. Te nadzwyczajne ludy mają zboże plenniejsze niż egipska pszenica i robią z niego napitek mocniejszy niż wino. Mają też roślinę, której liście dają tęgość członkom, wesołość umysłowi, a nawet pozwalają obchodzić się bez snu. Mają papier, który umieją ozdabiać różnokolorowymi obrazkami i mają glinę, która po wypaleniu prześwieca jak szkło, a dźwięczy jak metal. Jutro, gdy wasza świątobliwość pozwoli przyśle próbki wyrobów tego ludu. Dziwy opowiadasz Hiramie, rzekł faraon. Nie widzę jednak związku między tymi osobliwościami a kanałem, który chcecie kopać. Odpowiem krótko, odparł Fenicjanin. Gdy będzie kanał, cała fenicka i egipska flota przepłynie na Morze Czerwone, a z niego dalej, i w ciągu paru miesięcy dosięgnie tych bogatych krajów, do których lądem prawie niepodobna się dostać. A czy wasza świątobliwość, mówił z błyszczącymi oczyma, nie widzi skarbów, jakie tam znajdziemy? Złota, kamieni, zbóż, drzewa. Przysięgam ci, panie, ciągnął z uniesieniem, że wówczas o złoto będzie ci łatwiej aniżeli dzisiaj o miedź. Drzewo będzie tańsze od słomy, a niewolnik od krowy. Pozwól tylko, panie, wykopać kanał i wynajmij nam z pięćdziesiąt tysięcy twoich żołnierzy. Ramzes także się zapalił. Pięćdziesiąt tysięcy żołnierzy powtórzył. A ileż dacie mi za to? Mówiłem już Waszej Świątobliwości: tysiąc talentów rocznie za prawo robót i pięć tysięcy za robotników, których sami będziemy karmili i wynagradzali, i zamęczycie mi ich robotą. Niech bogowie bronią zawołał Hiram. To przecież żaden interes, gdy giną robotnicy. Żołnierze Waszej Świątobliwości nie będą więcej pracować przy kanale, aniżeli dziś przy fortyfikacjach albo gościńcach. A jaka sława dla Was, Panie? Jakie dochody dla skarbu? Jaki pożytek dla Egiptu? Najuboższy chłop może mieć drewnianą chałupę, kilkoro bydła sprzęty i bodajże niewolnika. Żaden faraon nie podniósł państwa tak wysoko i nie dokonał tak niezmiernego dzieła. Bo czymże martwe i nieużyteczne piramidy będą wobec kanału, który ułatwi przewóz skarbów całego świata? No, dodał faraon, i pięćdziesiąt tysięcy wojska na wschodniej granicy. Naturalnie, zawołał Hiram, wobec tej siły, której utrzymanie nie będzie kosztowało nic waszą świątobliwość, a Syria nie ośmieli się wyciągnąć ręki ku Fenicji. Plan był tak olśniewający i tyle obiecywał zysków, że Ramzes XIII uczuł się odurzonym, lecz panował nad sobą. Hiramie rzekł, piękne robisz obietnice, tak piękne, że lękam się, czy za nimi nie ukrywasz jakichś mniej pomyślnych następstw. Dlatego muszę i sam głęboko zastanowić się i naradzić z kapłanami. Oni nigdy dobrowolnie nie zgodzą się! zawołał Fenicjanin. Choć niech bogowie wybaczą mi bluźnierstwo. Jestem pewny, że gdyby dziś najwyższa władza w państwie przeszła w ręce kapłanów, za parę miesięcy oni wezwaliby nas do tej budowy. Ramzes spojrzał na niego z chłodną pogardą. Starcze, rzekł. Mnie zostaw troskę o posłuszeństwo kapłanów, a sam złóż dowody, że to, co mówiłeś, jest prawdą. Byłbym bardzo lichym królem, gdybym nie potrafił usunąć przeszkód wyrastających pomiędzy moją wolą a interesami państwa. Zaprawdę jesteś wielkim władcą, panie nasz, szepnął Hiram, schylając się do ziemi. Było już późno w nocy, Fenicjanin pożegnał faraona i wraz z Tutmozisem opuścił pałac.